Rozpoczynamy kulturę na dzień dobry w telewizji Republika. Rozpoczynamy rozmowę o jazzie, ale najpierw posłuchamy Ody do zieleni w wykonaniu Olgi Boczar. Słuchali Państwo Ody do zieleni w wykonaniu Olgi Boczar, a dla tych z Państwa, którym ten utwór się podobał, mam bardzo dobrą informację, bo Pani Olga Boczar we własnej osobie w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zaczniemy od samego utworu, od tego, z jakiej płyty pochodzi i w jakiej konwencji jest ta płyta utrzymana. Czy cała jest w takiej delikatnej, softowej, można tak powiedzieć, konwencji, czy są tam utwory bardziej dynamiczne? No, utwór to był singiel z mojej pierwszej debiutanckiej płyty pod tytułem Little Inspirations. No, generalnie to dlatego nazwałam tą płytę Małe Inspiracje, że utwory były zebrane z różnych okresów mojego życia i niekiedy trochę się od siebie różnią. Ten utwór... Jak pani to powiedziała, z różnych okresów, pani 20 kilka lat, nie powiem dokładnie ile, różne okresy mojego życia, to jeszcze jak byłam młoda, a to... Tak. Okej. Okay. No to akurat utwór jest jeden z dwóch, które są na tej płycie po polsku, a opowiada właśnie o gdzieś tam mojej młodości, w mojej miejscowości rodzinnej, o takiej górce, na której bardzo lubiłam przesiadywać i rozmyślać. Właśnie pani się wychowywała w pobliżu Bieszczadów. Tak. Nie konkretnie, bo bardziej koło Krosna, ale już takie wzgórza i pagórki tam się pojawiają. I... No dobrze, a skąd zainteresowanie jazzem? Bo ja byłem zadziwiony, że tak młoda osoba jest wokalistką jazzową, flecistką, kompozytorką, autorką tekstów i jeszcze tutaj pedagog wyskakuje. To może po kolei. Znaczy tak, moja ścieżka muzyczna zaczęła się już sporo lat temu, bo do szkoły muzycznej poszłam w wieku 11 lat. Przez 12 lat grałam na flecie poprzecznym. Natomiast w międzyczasie bardzo zainspirowałam się jazzem przy okazji warsztatów muzycznych, tak na dobrą sprawę przypadkowo, a że zawsze gdzieś tam szukałam wolności w muzyce, której klasyka do końca mi nie dawała. To zdecydowała się pani na muzykę improwizowaną? Tak, zdecydowałam się na jazz. Jeżeli chodzi o to, jakie są już pani osiągnięcia w tej materii, to są one bardzo duże, bo
rok temu została pani nominowana do Fryderyka za właśnie za tę płytę Little Inspirations. Tak, dokładnie. To była wielka radość, duże zaskoczenie i szczęście, że się udało już z pierwszą debiutancką płytą osiągnąć taki sukces. Dla tych na przykład, którzy mają jakieś uzdolnienie muzyczne, są to bardzo młode osoby, mają 10-11 lat, tak jak pani, chciałyby się tym zająć. Gdyby pani udzieliła informacji, łatwo jest po prostu wydać płytę, to trzeba gdzieś się udać, wysłać jakieś swoje pliki, jakieś nagrania, czy po prostu to jest łód szczęścia, który się pani przytrafił? Niekoniecznie łód szczęścia, ponieważ tą płytę tworzyłam 5 lat. Można powiedzieć 5 lat z tego względu, że przez jakieś 3 pisałam utwory. Natomiast 2 lata trwało samo wydanie. Zależy, bo niektórzy wydają przez różne wydawnictwa. Ja akurat zdecydowałam się wydać tą płytę sama, więc założyłam wydawnictwo i stwierdziłam, że ta ścieżka będzie dla mnie lepsza, ponieważ będę mogła decydować o wszystkim, o tym, jak chcę, żeby... Żeby wyglądał cały proces wydawania całej płyty, jak będzie wyglądała okładka, aż po jakąś promocję, którą robiłam, i dystrybucję, więc nie jest łatwo, ale dla kogoś, kto chce, też nie jest trudno. I warto to zrobić, bo potem trzymać taki własny produkt w rękach, to jest niesamowita frajda, prawda? To jest wielkie szczęście. Wie pan, jak dotarły do mnie te wszystkie pudła z tą płytą, z jednej strony przerażenie, bo co dalej, ale z drugiej strony dosłownie jak własne dziecko. Jakby się urodziło dziecko. No najpierw autografy dla rodziny, dla przyjaciół, tak. I to już pierwsze pudło poszło. A czym pani się zajmuje teraz? Teraz obecnie jestem na etapie wydawania drugiej płyty. Tym razem trochę w innej konwencji, bo jest to płyta zinspirowana polską muzyką ludową. Dlatego... Czyli disco polo pani wydaje? O nie. Aż, zawiodłem się. No ale nie. Słucham. Polska muzyka ludowa, proszę pana, to nie jest disco polo. Jak to nie? Może obecnie w tych czasach bardziej, aha, ale tak. I inspirowana gdzieś tam trochę jest jazzu, ale mniej. Dużo niż nawet na tej płycie. Utwory są w języku polskim. Czyli co, Śląsk ma klimaty, ale Śląsk ma zawsze tego typu, czy jeszcze co innego? Góralska? Też. Mhm. Tak naprawdę inspirowałam się muzyką z całej Polski. Płyta jest podzielona na dwie części. Połowa utworów jest moja autorska, inspirowana folkiem. Natomiast druga połowa to są właśnie utwory ludowe, które przearanżowałam w swój nowy sposób. I czy pani już teraz te utwory gra na koncertach? Śpiewa właściwie? Tak, tak. Na tym najbliższym też? Tak, znajdą się utwory z tej drugiej płyty, znajdą się z pierwszej płyty, ale też będzie dosyć dużo nowych utworów. Mamy niecałą minutę. Jakby pani zaprosiła naszych widzów na koncert, to byłoby wspaniale, bo myślę, że bardzo wielu z państwa spodobał się ten teledysk i chce poznać bardziej panią Olgę Boczar od strony artystycznej. Już niedługo będzie potem okazja, 6 października w Warszawie. 6 października, dokładnie, o 19:30 będziemy grać na Żoliborzu. Bardzo serdecznie państwa zapraszam w Cafe and Lunch, but good music first. Tak się nazywa kawiarnia, klubu kawiarnia. Żoliborz, świetne ulica miejsce. Rydygiera. Tego, co Rydygiera, dokładnie. Widzę, pani Olga Boczar wystąpi już za kilka dni. Ja zapraszam państwa teraz na krótką przerwę, potem ekonomia.